Narąbię sobie cedrów, lub bierze cyprys albo dąb i czeka, aż wyrośnie najsilniejsze spośród drzew leśnych. Sadzi jodłę, która rośnie dzięki deszczom. Te służą człowiekowi na opał. Bierze je, aby się ogrzać. Roznieca także ogień, aby napiec chleba. Nadto robi sobie Boga i oddaje mu pokłon. Czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana. Księga Izajasza, 44 rozdział, od 14 do 15 wersetu. W XIX wieku na Madagaskarze pewna para małżeńska zleciła rzemieślnikowi wykonanie drewnianego posążku, który miał służyć jako bożek domowy. O ustalonej wcześniej porze przybyli do rzemieślnika, aby odebrać zamówioną figurę. Jednakże okazało się, że ów człowiek nawet nie zaczął pracy. Zdumieni zaczęli przyglądać się, jak rzemieślnik przytaszczył ze sobą wielką gałąź z pobliskiego lasu i rozpoczął jej ociosywanie. W międzyczasie poczęstował gości ciepłym posiłkiem i wspólnie zasiedli do stołu. W końcu rzemieślnik zebrał resztki drzewa i podłożył do ognia palącego się pod strawą. Po tym wszystkim człowiek ten skończył swoją pracę, na którą musieli trochę poczekać, ale ostatecznie wszystko zostało wykonane zgodnie z ich życzeniem. I po zapłaceniu uzgodnionej kwoty małżeństwo udało się w drogę powrotną do domu. Jakiś czas po tym wydarzeniu odwiedził ich zupełnie przypadkowo pewien chrześcijanin, który podczas spotkania z nimi przeczytał akurat ten fragment, od którego dzisiejszą historię rozpocząłem. I akurat przeczytał ten fragment z Izajasza 44, od 14 do 15. Ale razem z kolejnymi dwoma wersetami, tak, dwoma kolejnymi wersetami, których tu jeszcze nie przytoczyłem, połowę jego spala w ogniu, przy drugiej jego połowie spożywa mięso, piecze, pieczeń i je dosyta. Nadto ogrzewa się przy tym i mówi: wej, rozgrzałem się, poczułem ciepło. A z reszty czyni sobie Boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon. I do którego się modli, mówiąc: ratuj mnie, gdyż jesteś moim Bogiem. Jak trafny opis tego, co niedawno miało miejsce w życiu tego małżeństwa. Całkowicie zmienił życie żony. Dzięki Ewangelii została przekonana, co jest prawdą, i całkowicie usunęła bożki ze swojego życia. To jednak wiązało się dla niej z wyśmiewaniem i prześladowaniami ze strony otoczenia, ale wiedziała, że prawda o Jezusie Chrystusie daleko, dalece przewyższa zakłamane bałwochwalstwo i była gotowa znosić te cierpienia. Te słowa dotyczą również dzisiaj i nas. Bożkami mogą być przeróżne rzeczy tego świata, które chcą zawładnąć naszym życiem i odciągnąć nas od naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. A można zapytać, co jest bożkiem w twoim życiu? Może ty sam. Czy uwierzyłeś już Panu Jezusowi Chrystusowi? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, jeśli umrzesz. Nie uwierzywszy w Pana Jezusa, będziesz potępiony. Wtedy byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. Natomiast jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, raz na zawsze będziesz miał przebaczone wszystkie twoje grzechy, będziesz żył wolnością dzieci Bożych i radował się, oczekując na Pana Jezusa, który przyjdzie i weźmie każdego wierzącego w Niego człowieka do nieba.
Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.